Polska staje się najsilniejsza w Europie. Nasza pozycja stale rośnie. Poland, the center of gravity of NATO. Poland was a real leader there, and Poland is extremely important for region with global implications. From February 20th to the 22nd, President Biden will travel to Poland. Myślę, że ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy. The story of Poland really being a central player on the world stage is happening right now. Joe Biden przyleci do Polski w dniach 20-22 lutego. Będzie to druga wizyta amerykańskiego prezydenta w naszym kraju w ciągu jednego roku, co w historii nie miało jeszcze nigdy miejsca. Globalnie dość rzadko się zdarza, aby głowa państwa Stanów Zjednoczonych odwiedzała ten sam kraj w tak krótkim czasie. Jeśli już miało to miejsce, to głównie z uwagi na spotkania grupy V20 lub V8. Pozycja międzynarodowa Polski zmieniła się drastycznie od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Staliśmy się państwem, od którego w głównym stopniu zależy dalszy przebieg wojny za naszymi wschodnimi granicami. Finansowo na pomoc sąsiadom według różnych sondażowni jesteśmy jednym z 3 lub 5 krajów przekazujących na wsparcie najwięcej. To też od nas zależy, czy zachodni sprzęt dotrze na Ukrainę, ponieważ obecnie po wysadzeniu przez Rosję głównego mostu łączącego Rumunię z Kijowem, tak naprawdę jedyną rozsądną możliwością transportową pozostają trakty kolejowe i drogi, jakie znajdują się w południowo-wschodniej Polsce. W tym samym czasie prowadzimy szeroko zakrojoną akcję dozbrojenia naszej armii, co zostało zauważone w mediach daleko poza naszymi granicami. Od samego początku mocno inwestujemy w bezpieczeństwo, 3% PKB, i prowadzimy nadal bardzo ważne programy modernizacyjne. Większość najnowocześniejszego sprzętu pochodzi z USA. Nowoczesne samoloty, system HIMARS, bardzo znany przede wszystkim ze swojej skuteczności. Również czołgi M1 Abrams. Najnowocześniejsze platformy bojowe i różnorodne programy. I zamierzamy zrobić więcej. Ale najważniejsze to po prostu wygrać, aby Ukraina wygrała. Bo Ukraina ma znaczenie. Na samym YouTubie znajdziemy szereg filmów pod tytułem Poland is going to be the strongest army in Europe, czyli Polska będzie miała najmocniejszą armię w Europie. Do Polski w ten weekend dotarły już drony MQ-9A Reaper, poinformował o tym Mariusz Błaszczak. To jedne z najlepszych, a zarazem najdroższych bezzałogowców. Sejm w 2023 roku przyjął ustawę budżetową, która zakłada wydatki na obronność w wysokości 97,4 miliarda złotych, czyli blisko 4% PKB. Spowoduje to, że nasza armia stanie się już teraz 13 na świecie pod względem wydatków, a plany są ambitne i przewidują wejście nawet do pierwszej dziesiątki. Joe Biden powiedział także, i teraz zacytuję: "Długo pracowaliśmy nad tym, aby w momencie, kiedy wszystkie oczy będą zwrócone na tematykę bezpieczeństwa, dyskusja była prowadzona w Warszawie. Sprawdzimy dziś zatem, czy Polska faktycznie staje się najsilniejsza w Europie, ponieważ to dotyka nas wszystkich." Tym samym teraz zapraszam Was na globalną planszę najważniejszych wydarzeń XXI wieku. Słuchajcie, dostaję od Was sporo maili i zapytań na Instagramie, czemu nie ma planszówki Globalista w naszym sklepie internetowym. Tak jak mówiłem, że w okolicy Nowego Roku się skończy, tak właśnie się skończyła. Aktualnie tworzymy nową partię, więc gra wróci, jak tylko uda nam się ją wyprodukować. Dzięki za wszystkie opinie i zaufanie i za to, że to już 4. raz, kiedy gierka nam się wyczerpała. To cieszy, bo widać, że gracie. Co do projektu naszych ubranek za komentarze, to jeszcze go nie mamy. Sprawa niestety ciut się przedłużyła, ale jak tylko będzie, to od razu Wam powiem. Wciąż na naszym sklepie internetowym globalista.pl dostępne są też inne produkty, czyli na przykład stare mapy, a część z nich ma ponad 100 lat. Są fajnie zapakowane, żebyście czerpali przyjemność z ich odkrywania. Do tego też mamy pieniądze z PRL, ramki z miastami i wiele, wiele innych. Niedługo też będzie się naprawdę dużo działo, ponieważ ruszamy z kilkoma nowymi projektami i wielką aktualizacją Maplorda, ale wszystko w swoim czasie. Niemniej myślę, że będziecie zadowoleni. Linki do sklepu i wszystkiego, co z nami związane, macie w opisie i w przypiętym komentarzu pod filmem. A teraz czas na materiał. Generał Rajmund Andrzejczak, czyli szef sztabu Wojska Polskiego, pojawił się w amerykańskiej telewizji MSNBC jako gość specjalny jednego z najbardziej popularnych programów w USA. Jego wizyta została bardzo ciepło odebrana przez amerykańskie społeczeństwo. Sam generał dobrze omówił problemy naszej części Europy, a prowadzący byli pod wrażeniem jego gracji oraz pozycji, jaką Polsce udało się zbudować w ostatnich kilku latach, a już zwłaszcza w kontekście wojny Ukrainy z Rosją. Posłuchajcie teraz kilku najciekawszych fragmentów tego wywiadu. Polska od samego początku zaczęła promować ideę budowy wielonarodowego sojuszu.
a my oferujemy platformę do szkolenia, integracji oraz nowe czołgi. Więc to był powód, ponieważ jesteśmy na pierwszej linii. Chcielibyśmy motywować i inspirować każdego. Polska jest niezwykle ważna dla regionu o globalnych implikacjach. Od pierwszego dnia zaczęliśmy udzielać wsparcia w wielu dziedzinach, zaczynając od samych ludzi. Obserwując 8 milionów Ukraińców przekraczających granice. Kilka milionów nadal przebywa w Polsce. Potem zaczęliśmy poznawać programy socjalne, medyczne, edukacyjne dla nich. I od razu zaczęliśmy przygotowywać i wysyłać im sprzęt, amunicję i wszystko, co potrzebne do zwycięstwa. Za granicą Polskę uznaje się jako kluczowego gracza w sprawie przekazania czołgów Ukrainie. To nasze zabiegi dyplomatyczne oraz argumenty stworzenia mniejszej koalicji bez Niemiec finalnie spowodowały, że wsparcie udało się przeforsować. Tutaj ponownie najważniejsze gazety na Zachodzie zauważyły udział Polski. Bardzo dobrze ten temat omówiła prestiżowa gazeta The Times. Możemy tutaj przeczytać m.in. o kluczowym ruchu premiera Morawieckiego w sprawie czołgów oraz tego, że aktualnie realizujemy plan geopolitycznej dominacji w regionie. W tych słowach jest sporo prawdy, a nawet lokalni liderzy stawiają na kontakty z Polską znacznie wyżej niż do tej pory. W końcu drugą zagraniczną wizytą po objęciu władzy przez Olafa Scholza oraz nowo wybranego prezydenta Czech jest właśnie nasz kraj. W ujęciu lokalnym staliśmy się najważniejszym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowiąc przy tym realną przeciwwagę i siłę konfrontującą się z Rosją. Na Kremlu budzi to pewne obawy, a narracja w kontekście Polski znacząco się zmieniła od początku wojny. Pierwsze słowa propagandystów mówiły o polskim psie w pełni podporządkowanym Zachodowi, a teraz ponownie jesteśmy sabaką, ale którego planem jest ponowne wywołanie w Rosji wielkiej smuty, przejęcie Ukrainy oraz zdobycie wpływu w Moskwie, co oczywiście według Rosji ma nam się nie udać. W rzeczywistości trzeba odnosić się do tego dość poważnie, dlatego że to właśnie Polska występuje w roli głównego operatora dla realizacji ambitnych celów kolektywnego Zachodu dotyczących wchłonięcia Ukrainy. Planów podbicia Rosji, podporządkowania Rosji, które pociągnie za sobą podział wielkiego kraju na kilka zarządzanych podmiotów. Pod koniec października Senat Polski uznał Rosję za reżim terrorystyczny. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Sztokholmie w poniedziałek 13 lutego z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Głównym tematem rozmów z szefem szwedzkiego rządu były kwestia zwiększenia bezpieczeństwa Europy poprzez wsparcie Ukrainy i jej obywateli w wojnie z Rosją. Szwedzi widzą w Polsce jednego z partnerów w dialogu z Turcją w sprawie przyłączenia Szwedów i Finów do struktur NATO. Polska ma tutaj pewne możliwości negocjacyjne z uwagi na konserwatywne rządy, zamówienia tureckiego sprzętu wojskowego oraz powiązania gospodarcze. Stanowimy jedną z najliczniejszych grup turystycznych odwiedzających ten kraj, co także ma spory wpływ na względy w Ankarze. Obecnie głośno mówi się o naszym kraju jako o liderze całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dowodem na to ma być także spotkanie w Warszawie z liderami bukaresztańskiej dziewiątki. Od 20 do 22 lutego prezydent Biden będzie przebywał w Polsce. Spotka się z prezydentem RP Dudą, aby omówić naszą współpracę dwustronną, a także nasze wspólne wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy i wzmocnienia NATO. Spotka się także z przywódcami bukareszteńskiej dziewiątki, aby potwierdzić niezachwiane poparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa sojuszu. Jest to poniekąd potwierdzenie przywódczej roli Warszawy w procesie kształtowania nowego geopolitycznego ładu w całej Europie Wschodniej. Zapominanym faktem zdaje się być też to, że Polska jest już szósty rok z rzędu niekwestionowanym liderem pod względem imigrantów. Co trzecie pozwolenie na pobyt w Unii Europejskiej wydawane jest właśnie z naszych rąk. Powoduje to, że Warszawa staje się stolicą wielu kultur i narodowości. To tutaj powstają pomysły i realizowane są plany w kontekście przyszłości Europy Wschodniej. Na przykład poprzez niezależne organizacje białoruskie czy zrzeszenia ukraińskich przedsiębiorców, których tematem przewodnim jest przyszła odbudowa ich państwa. W książce pod tytułem Dyplomacja Henry Kissinger uważa Europę Środkową za epicentrum głównych wojen na kontynencie. Wraz z wojną Rosji na Ukrainie i dążeniem do ponownego zbrojenia w regionie słowa Kissingera stają się ostrzeżeniem dla przywódców, że dziesięciolecia pokoju nie uczynią z Europy Środkowej utopii wolnej od wojen. Od upadku Związku Radzieckiego Europa Środkowo-Wschodnia służyła jako pomost między europejskimi satelitami byłego Związku Radzieckiego a większą Euroazją, czy to także jako kanał przesyłu energii
energii, ruchu kolejowego, wartości kulturowych czy dialogu politycznego. Europa Środkowa była użytecznym sojusznikiem w ujarzmieniu nowo utworzonej Federacji Rosyjskiej, która oddziaływała na 1/4 powierzchni Ziemi. Jednak w czasach Żelaznej Kurtyny to Niemcy były główną areną starcia pomiędzy dwiema zwaśnionymi stronami. Dziś to Polska stoi w podobnej roli co Niemcy w czasie, kiedy rozpadała się Żelazna Kurtyna, a nasz kraj dopiero co otwierał się na Zachód, jak i demokrację. Niemcy obecnie to głównie hub dla amerykańskiego sprzętu, a Polska to realny partner, który w głównym stopniu napędza siłę regionu. Ten fakt widział już Donald Trump i kontynuuje go obecna administracja Bidena. Polska jest geograficznym sercem Europy. Ale co ważniejsze, w Polakach widzimy duszę Europy. Wasz naród jest wielki, ponieważ wasz duch jest wielki i wasz duch jest silny. Przez 2 stulecia Polska cierpiała z powodu nieustannych i brutalnych ataków. Ale chociaż Polska mogła zostać najechana i okupowana, a jej granice nawet wymazane z mapy, nigdy nie można jej wymazać z historii ani z waszych serc. W tych mrocznych czasach straciliście swoją ziemię, ale nigdy nie straciliście dumy. Wołodymyr Zeleński uważa, że jeśli kiedykolwiek dojdzie do jakiejś formy negocjacji między Ukrainą a Rosją, wśród głównych państw negocjujących po stronie Zachodu powinny znaleźć się Stany Zjednoczone, Polska i Wielka Brytania. Dla Rosji to strzał w policzek, gdyż do tej pory rozmowy odbywały się w formacie Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina. Ale ten model odchodzi do lamusa, a największy koszmar Moskwy o wzroście siły Warszawy w regionie powoli się realizuje. Wiele zależy też od decyzji, jakie Joe Biden przekaże w Warszawie podczas jego nadchodzącej wizyty. Być może powstanie u nas faktycznie duża stała baza natowska. Jednak nawet teraz bez niej liczba stacjonujących na terytorium Polski żołnierzy NATO jest jedną z najliczniejszych na starym kontynencie. Jakiś czas temu prezydent Andrzej Duda powiedział, że wcale nie jest wykluczone, aby w Polsce kiedyś znalazły się głowice nuklearne w ramach programu Nuclear Sharing. Tutaj te informacje zostały jednak szybko przekreślone przez Pentagon i Biały Dom. Prezydent mówi, że to może być kwestia większego czasu, ale wszystko zależy od decyzji, bo technicznie jest to możliwe w bardzo krótkim czasie, ponieważ Amerykanie posiadają odpowiednie środki przenoszenia i broń, więc jak zechcą, to wszystko udostępnią. Natomiast to wszystko jest kwestia negocjacji i decyzji i musimy stworzyć narodowy lobbying na rzecz broni nuklearnej, która będzie parasolem ochronnym przed potencjalnym atakiem Rosji. Rosja dzisiaj grozi nam atakiem i bardzo dużo zależy tutaj. Jednak nawet bez tego historia nas nauczyła, że musimy i potrafimy radzić sobie sami. Szeregi Wojska Polskiego są coraz liczniejsze. W ten sposób wypowiadał się w sobotę w Elblągu wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. A więc jak najwięcej żołnierzy Wojska Polskiego. Naszym celem jest przynajmniej 300-tysięczna polska armia, ale także jak najwięcej ludzi, którzy zostaną przeszkoleni, którzy będą potrafili obsługiwać broń, którzy będą potrafili zachować się w sytuacji kryzysowej. Uwierzcie Państwo, to realnie odstrasza agresora. Ta odporność, którą konsekwentnie budujemy. Nie można też zapominać, że już w tej chwili udało nam się pozyskać zgodę od Amerykanów na zakup 500 HIMARS-ów, co spowoduje, że będziemy mieli jedną z najliczniejszych artylerii na Ziemi. Do tego F-35, czołgi Abrams oraz wiele, wiele innych. Temat rozbudowy polskiej armii zagłębiłem już w kilku materiałach. Dlatego jeśli jesteście zainteresowani tym, co dokładnie kupujemy, to tutaj macie konkretne materiały. Linki będą też w opisie. Ważnym aspektem jest także to, że z Koreą Południową podpisaliśmy umowy na zakup 180 czołgów, 212 armatohaubic K9, 48 samolotów FA-50 oraz 218 modułów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo, z czego czołgi K-2 czy armatohaubice K-9 mają powstać w Polsce, umożliwiając tym samym Koreańczykom z południa dostęp do europejskiego rynku, a nam samym wzmocnienie pozycji polskiej grupy zbrojeniowej. W ten sposób, jeśli plan by się powiódł, Polska stałaby się hubem oraz
producentem bezpośrednio powiązanym z Azją, co dawałoby olbrzymie możliwości w kontekście rozwoju naszej zbrojeniówki. Polska ma za sobą udane lata pod względem rozwoju, a Warszawa wyrosła na jedną z kluczowych stolic na kontynencie. Nasza gospodarka jest na dobrym kursie, aby dogonić Europę Zachodnią. Jednak potrzeba dalszej determinacji oraz budowy geopolitycznej siły i strategii w naszym regionie. Wygrana Ukrainy w wojnie z Rosją otworzy dla nas nowy rynek oraz kolejne szanse. Przy tym staniemy się głównym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej, na długo oddalając od nas możliwość jakiejkolwiek konfrontacji zbrojnej z Rosją. Otwartym pytaniem pozostaje to, czy faktycznie jesteśmy w stanie postawić ten wielki krok naprzód i czy faktycznie niedługo będziemy mogli jak równy z równym stanąć w gronie najsilniejszych państw świata, być może będąc nawet zaproszonym do grupy V20. Kto wie, być może to bliska perspektywa, chociaż tutaj trzeba zachować chłodną głowę, ponieważ do zrobienia wciąż jest wiele i nie można osiadać na laurach. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za dziś i w sobotę o 15:30 zapraszam Was na kolejny materiał. Trzymajcie się. Cześć.